witam wszystkich na kolejnym treningu. Czekamy jeszcze na potwierdzenia. W międzyczasie bardzo proszę, żeby sobie przygotować krzesło z oparciem, bo dzisiaj będzie nam potrzebne do zrobienia paru technik, od których zaczniemy. Ja tylko popatrzę, jak tam wygląda. No, ja staram się, żeby to było wszystko punktualnie. Umawialiśmy się na godzinę 16, więc nie ma na co czekać. Mam nadzieję, że wszyscy są gotowi. Jeśli ktoś się spóźni, to po prostu do nas dołączy, tak? Dostajemy ładnie na zbióreczkę. Musum widać. Rej. Os. Sejzam. Mokso. Zamykamy oczy i bardzo luźno oddycham. Kymok, otwieramy oczy. Szanowni, rej. Os. Szanowni, rej. Os. Kani, rej. Os. Kierowco. Rej. Os. Mam nadzieję, że jesteście już tak lekko rozgrzani, ale jak na każdym naszym treningu wspólnym, zrobimy taką króciutką rozgrzewkę, troszeczkę zwrócimy uwagę na biodra, bo nasze zajęcia dzisiejsze zaczniemy od technik nożnych, więc proszę zwracać uwagę na to, żeby przykładać się przy ćwiczeniach rozgrzewających nasze biodra. To łapki i biegnie. Ręce muszą pracować, nie tak krótko. Ręce mocniej pracują. Ok, wystarczy. Luźno biodra. Drugą stronę. Na boki. Rozcieram jedno kolano. Rozcieramy drugie kolano. I moja ręka. Szyro. Tutaj druga ręka. Shiro. Prawa ręka. Za łokieć naciągamy. Rozluźniamy. Druga strona. I na zmianę ręce. Shiro. Ok, kamaje i bardzo luźno wymach nogi, kolano prosto, palce w górę. Przypominam o tym, żeby nie kolebać się, przechodząc na nogę z tyłu, tylko trzymam ugięte kolano i tu robimy bez zmiany wysokości pozycji. I jedziemy. Idź. I san, si, to, rok. Sit, hatch, kill, two. I zmieniamy. Druga noga. Eight, ni, san, si, two, rok, sit,
Chodź. Kiu. Ciu. I luźno biodra. I w drugą stronę. Przodem do siebie. Łapiemy się za ręce, jak ktoś ma parę, jak ktoś nie ma parę, to robi sam. I obracamy się, wypychając mocno biodra. I tyłem do siebie. I klaszczemy łapki. Ok, wystarczy. Noga do przodu, wykrok. Dociskamy mocno biodro. Starać się, żeby plecy były wyprostowane. Mocno dociskamy. I zmieniamy. Druga noga. Stajemy do góry. I luźno bioderka. Drugą stronę. Come on, yeah. Teraz robimy połuku kolano do przodu. Tutaj zwracając uwagę, żebyśmy nie robili tego ruchu i odchodzili do tyłu. Tylko kolano jest ugięte. Robimy ten ruch. Same biodra pracują. I liczę. Ić. I. San. Si. Go, rok, sit, hatch, go, go, i druga noga, edge, ni, san, si, go, rok, sit, hatch, go, go, i luźno biodra. I w drugą stronę. Zmieniamy nogę. Teraz robimy na zewnątrz kolano. Też zwracając uwagę na to, żebyśmy nie spadali, nie kolebali się tułowiem, to kolano ugięte i staramy się robić sam ruch biodra. Kamaje i liczeć. I sam. Trzy. To. Rok, sit, hatch, go, go, i zmieniamy druga noga, edge, i, sam, si, go, rok, sit, hatch, go, go, i luźno biodra. Tak, w drugą stronę. Stajemy w szerszym rozkroku, stopy po ukosie, plecy wyprostowane, tempo i schodzimy w dół. Stara się, żeby nie pochylać się, tylko żeby plecy były wyprostowane, tempo i wracamy do góry. I licz. Edź. Prosto plecy i san. Si, go, rok, sit, hatch, go, go, i jeszcze it, ni, san, si, go, rok, sit, hatch, go, go, i luźno biodro. Drugą stronę. Kamaje. I robimy wymach nogi. Starać się teraz, żeby ten wymach nogi był troszeczkę mocniej. I liczę. Edź. I. San. Si. Go. Rok. Sit. Hatch. Go.
Tu. I zmieniamy nogę. Ex. I. Tam. Si. Tu. Look. Sit. Patrz. Tu. Tu. I luźno biodra. I w drugą stronę. I jeszcze wykrok. Jeszcze mocniej noga w tył. Odchylamy tu. Dociskamy mocno biodro. I zmieniamy. Druga noga. Jak najmocniej noga w tył. Teraz prostujemy tu. I dociskamy mocno biodro. I do góry. I bioderka. Drugą stronę. Ok, wystarczy. Chciałbym, żebyśmy zaczęli dzisiaj ten trening od technik nożnych. Przypomnimy sobie technikę Yoko-Geri. Yoko, czyli bok. Geri, czy Keri, to jest kopnięcie. Yoko-Geri, kopnięcie w bok. Rozróżniamy dwa sposoby. Kekomi, czyli wbijające, penetrujące, i keage od bloku, age uke, czyli od wzniesienia. To jest technika kopnięcie boczne podbijające. Potem przystąpimy do techniki mawashigeri i dzisiaj zrobimy trudną technikę, która nazywa się ura mawashigeri. Ura znaczy odwrotny. Odwrotny w połączeniu z mawashigeri, czyli to jest odwrotne kopnięcie okrężne. Trudna technika. Ważne, żeby przy tym dobrze biodra pracowały. Dlatego wskazane jest, żeby były krzesła z oparciem, bo to sobie do tego wykorzystamy. Także bardzo proszę, kto jeszcze nie ma krzesła albo jakiejś możliwości, chyba że będziemy ćwiczyli z partnerem, wykorzystamy do tego partnera, to też można sobie zastąpić, bo być może ktoś ćwiczy w plenerze. My staramy się dopasować do pomieszczenia, żeby każdy miał jednakowe warunki. Natomiast jeżeli ktoś ma taką możliwość, to jest odpowiednia pogoda, można sobie to zrobić. I dzisiaj przypomnimy sobie pełne wymagania na szóste Q, na zielony pas, i przerobimy nowe techniki, jeśli chodzi o wymagania na pas niebieski, czyli na piąte Q. To bardzo proszę, żebyśmy sobie stanęli w pozycji kibadachi. Ja przypomnę, że to jest połączenie nóg z dwóch zenkutsudachi. Łączymy oba kolana, rozchodzą się na zewnątrz, plecy tu wyprostowane. To jest pozycja kibadachi. To jest bardzo ważne, żebyśmy biodra rozpychali na zewnątrz, a nie robili w ten sposób, że stajemy w ten sposób kibadachi, albo ktoś stoi i myśli, że jest w niskiej pozycji. To jest bardzo zła pozycja, to nie jest pozycja kibadachi. Kibadachi jest wtedy, kiedy kolano jest nad palcami i tułów musi być wyprostowane. To jest bardzo ważne, proszę na to zwracać uwagę, żeby powtarzając ileś naście, dziesiąt czy ileś set razy, żebyśmy sobie utrwalali dobrą pozycję, a nie uczyli się elementów błędnych, bo potem trzeba dużo więcej pracować, żeby to poprawić. Przypomnę, jeśli chodzi o technikę Yoko-Geri, możesz sobie przytrzymać krzesełko. Proszę, stajemy w pozycji kakedachi czy kosadachi, jak kto sobie woli to tłumaczyć. I ważne jest, żebyśmy starali się wyciągnąć kolano do góry. Nie, że nogę pchamy do przodu, ale wyciągamy kolano do góry. To robimy na trzy tempa. Tempo idź, kolano do góry, tempo nie, skręcamy się w biodrach, prostujemy nogę, tempo san, noga wraca, wracamy stopy. Proszę zwrócić teraz uwagę na stopę, która jest na dole. Powinno to być dobrze widać. Przy wyciągnięciu kolana nie skręcamy tylko biodra, bo kolano jest zablokowane ułożeniem stopy. Musimy skręcić stopę i teraz dopiero możemy sobie wyciągać technikę Yoko-Geri. Nie starajmy się robić tego jak najwyżej, starajmy się nauczyć właściwej pracy biodra, bo tylko wtedy będzie można
pracować nad dynamiką, nad siłą i nad wysokością kopnięcia, jeśli prawidłowo nasze biodra będą pracowały. To jeszcze raz powtarzamy. Tempo idź, tempo nim, skręcamy biodro, tempo san, noga wraca. Teraz robimy na dwa tempa. Tempo idź, płynny ruch z zatrzymaniem nogi, tempo ni, wraca. Jeśli komuś ta noga opada na dół, proszę się tym nie przejmować. To świadczy tylko o tym, że trzeba wzmocnić te boczne mięśnie uda. Już to mówiłem, wystarczy, że sobie obciążymy stopę i będziemy robili odmachy nóg na zewnątrz, bądź założymy sobie gumę i będziemy starali się rozciągać. Wtedy będziemy wzmacniali te mięśnie. To zmieniamy. Druga noga. To teraz ty sobie na prawą nogę. Kosadachi. I robimy na dwa, na trzy tempa robimy. Na drugą nogę. Idź, kolano. Nini, skręt, stopa. Zatrzymanie jeszcze bardziej. Biodro musi być skręcone w dół. Tempo san. Noga wraca do pozycji wyjściowej. I jeszcze raz robimy. Idź, ni, ze skrętem, san, powrót do posadaczy. Idź, ni, stopa, tak, san i wracamy. I na dwa tempa teraz robimy. Tempo idź, kopnięcie, ale nie zapominamy o wypychaniu, wyjściu kolana w górę. Idź, zatrzymanie, stopa. Stopa, kantem stopy uderzamy, ni, noga wraca, tak? Jeszcze raz, idź, ni, o dokładnie, dokładnie tak. Rozluźniamy sobie biodra. Teraz zrobimy technikę Mawashigiri. Powtórzymy sobie tą technikę Mawashigiri. Mawashi, czyli okrężna, po łuku, giri, kopnięcie, czyli tłumaczenie, kopnięcie, okrężne, kopnięcie okrężne, tak wystarczy, bo jak okrężne, to już nie trzeba po łuku robić, mówić. Trzymaj krzesełko. Tu jest to samo ważne. Część osób, proszę zwrócić uwagę na tą stopę teraz, na której będę stał, czyli tutaj z mojej strony to jest lewa noga. Część osób robi i stara się nie skręcać tej stopy, na której stoi. I to jest największy problem naszej techniki, bo wykręcamy sobie sami staw biodrowy. Nieważne, jakie kopnięcie robimy, ważne, żeby pracowało odpowiednio biodro. My musimy przejść aż do tej pozycji, jak teraz zauważyliście, tak jakbyśmy kopali do yokogeri, ze skrętu. Tu jest dokładnie to samo. Musimy skręcić, kolano dochodzi do linii ataku, stopa przekracza, można kopać podbiciem stopy, albo podbiciem palców, albo grzbietem stopy. Takie dwa sposoby, jeśli chodzi o technikę Mawashigiri. Ważny jest powrót biodra. Jeśli nie będziemy zatrzymywali kolana i ono nam ucieknie gdzieś daleko, to nasze biodro nie jest w stanie już wrócić. To musi być luźny, luźny ruch, kopnięcie biodro i biodro musi wrócić. To jest ważny element w tej technice. To jeszcze sobie powtórzymy. Powoli. Idź. I wracamy, tak? Idź. Kolano, skręt, biodro, kopnięcie. I wracamy. Idź. I. Idź. Można zatrzymywać. I ściągamy stopę i wracamy. Teraz robimy na drugą nogę. To teraz sobie Kuba poćwiczy. Zenku Cudaci. Ja będę patrzył, jak ze zmianą stopy. Na dwa tempa. Idź, kopnięcie. Ale tak, za oś. Noga może wrócić. I wracamy do Zenku Cudaci. Idź. I. Luźniej sobie zrób i bardziej ugnij kolano. Jeśli nasze kolano z przodu jest za mało ugięte, to trudno jest nam tą nogę przeciągnąć. My musimy ugiąć to kolano, wtedy nam jest łatwiej przejść do przodu, bo my musimy przenieść cały ciężar. Zmienia się układ środka ciężkości. Musimy przenieść cały ciężar z jednego punktu do drugiego. I robimy.
Ni. Edź. Ni. Chcę zauważyć taką ważną zależność. Jeśli robimy coś dynamicznie, nie powoli etapami, to jest nam łatwiej to wykonać. Ale ja was wszystkich zachęcam do tego, żeby rozłożyć sobie wszystkie elementy, czy to są kopnięcia, czy to są uderzenia, czy to są bloki, rozłożyć na czynniki pierwsze, tam gdzie mają być bloki przejściowe, tak gdzie musi być skręt biodra, bo wtedy będziemy bardziej zwracali uwagę na te ważne elementy i będziemy uczyli się poprawnego ruchu. Te postępy będą wolniejsze, ale będziemy uczyli się właściwie. Nie będziemy strzelali, czy nam się uda, czy nam się nie uda. Raz nam się uda, 5 razy się nie uda. To nie ma być przypadek, to ma być wytrenowanie. I chciałbym, żebyście na to zwracali uwagę, bo każdy ruch niedokładny prowadzi do tego, że robią się mikrourazy, skręty w biodrach, w stawach, a to jest niestety nieodpowiednie dla naszego organizmu. A ćwiczymy po to, żeby być zdrowsi, żeby się lepiej czuć, więc zwracajmy uwagę na właściwy schemat wykonania. To powtórzymy sobie jeszcze po 5 technik Mawa Shige. Edź. Ni. Pamiętając o stopie na dole skręca się. Edź. Ni. Teraz zwracamy uwagę, żeby była garda druga ręka. Edź. Ni. Trzymaj krzesełko. Edź. Ni. Edź. Stopa musi wrócić i robimy na drugą nogę. I jedziemy. Edź. Ni. Edź. Ni. Edź. Ni. Zwracać uwagę na to, żeby kolano za głęboko nie przechodziło za linię ataku. Edź. Ni. I jeszcze 2 razy. Edź. Ni, edź, ni, i okej. Okay. Wystarczy, jeśli chodzi o technikę Yokogeri, o technikę Mawa Shigeri. A teraz to jest tak, jakbyśmy połączyli tą technikę Yokogeri i Mawa Shigeri z tym, że będziemy kopali troszeczkę fos odwrotnej strony. Omijamy ten blok, nie kopiemy z jednej strony, tylko będziemy kopali technikę z drugiej strony. Jak sama nazwa wskazuje, ura, odwrotne kopnięcie okrężne. Trzymaj. I możemy rozróżnić takie 2 etapy. Stajemy sobie w zenku cudaci. Pierwszy etap do ura Mawa Shigeri to jest tak. Oczywiście pokazuje tą podstawową technikę. Jest to troszeczkę inne wykonanie niż w samej walce, bo tam balansujemy na takich granicach, staramy się, żeby te pozycje były krótsze, były dynamiczniejsze. Natomiast sama pozycja do wykonania w kihonie jest taka, jak ma być. Czyli zaczynamy z zenku cudaci, czy zaczynamy z kibadaci, uczymy się prawidłowości wykonania, a potem dopiero zmieniamy te elementy na bardziej dynamiczne do wykorzystywania w walce. Zaczynamy z zenku cudaci. Pierwszy element techniki ura Mawa Shigeri to jest tak, jakbyśmy przechodzili z zenku cudaci do Yokogeri. Dokładnie w ten sposób. Pierwszy element, powoli, zenku cudaci, zmieniamy układ biodra, wypychamy nogę i teraz zataczamy koło z drugiej strony. Noga wraca i wracamy. Jeszcze raz, Yokogeri, zenku cudaci, Mawa Shigeri i teraz zenku cudaci, Yokogeri, dopiero ura Mawa Shigeri. Czasami zdarza się, że niektóre osoby wykonują ura Mawa Shigeri daleko od dołu. Jest to niepotrzebne. W walce może być skuteczne. Natomiast w kihonie chciałbym, żebyśmy wykonywali tą technikę poprawnie. Tak jak nie robimy bloku Gedambarae w ten sposób, bo nie ma takiej potrzeby, tylko robimy krótki ruch. Tak samo tu też robimy krótki ruch. Noga idzie w bok i teraz omijając gardę wykonuje ura Mawa Shigeri. Kopnięcie jest albo piętą kopiemy, albo podbiciem stopy, wewnętrzną częścią stopy. To jest takie dosyć istotne. I robimy na 2 tempa. Tempo ich Yokogeri, tempo ni ura Mawa Shigeri i wracamy do zenku cudaci.
I jeszcze raz robimy. Ni. I wracamy. Ić. Do yoko geri. Ni. Urama washi geri. I wracamy powrót. Ić. Ni. I wracamy. I zmieniamy. Druga noga. Starać się nie robić więcej niż 3 do 5 powtórzeń. Ze względu na to, żeby nie przeciążać mięśni. Te mięśnie przy tych kopnięciach, szczególnie okrężnych, są troszeczkę słabsze. Nam są potrzebne tylko mięśnie do poruszania się, do chodzenia, a te mięśnie to są te przednie mięśnie uda. Natomiast przy kopnięciach pracują wewnętrzne i zewnętrzne mięśnie uda. One są troszeczkę inaczej przystosowane do ruchu. Nie na pewno do takich technik, dlatego to musimy sobie wypracować. I robimy. Powoli. Ić. Yoko geri. Ura. Mawasz ni. Noga wraca i wracamy do zenkutsu dachi. Tak? Ić. Ni. To może troszeczkę zmienimy, może będzie Wam łatwiej stanąć sobie tak, żeby kolano wychodziło za krzesło. Nie przed krzesło, bo wtedy nie wyciągacie tego kolana. Na końcu krzesła się łapiemy. Tempo idź. Kolano wyciągamy, jeśli komuś noga ucieka, można złapać się za udo. Tempo ni, skręcamy się w biodrze, wyciągamy nogę, zataczamy koło, przytrzymujemy sobie nogę i ta noga wraca. Ten sposób jest o wiele lepszy niż wykonywanie tej techniki tak troszeczkę na siłę. Czyli tempo idź, wyciągamy kolano, łapiemy się za nogę, tempo ni, yoko geri, zataczamy łuk i wracamy do zenkutsu dachi. I robimy. Ić. Do yoko geri. Ni. Tak. I noga musi wrócić. I jeszcze raz robimy. Ić. Ni. Powoli. I wracamy. Ja Was bardzo zachęcam do tego, żeby sobie ćwiczyć powoli tą technikę. Jeszcze raz podkreślę. Jest to o wiele trudniejsze wykonanie wolnej techniki niż dynamicznej techniki. Bo ten czas wykonania jest inny i tutaj mięśnie zupełnie inaczej pracują. My w tym momencie sobie trenujemy nasze mięśnie, wzmacniamy sobie nasze mięśnie. Łatwiej jest, kiedy będziemy sobie przytrzymywali nogę, tak? I starajcie się to robić jak najwolniej. Wyciągamy nogę, teraz zataczamy łuk, ta noga wraca i wracamy z powrotem. To tyle, jeśli chodzi o technikę Ura Mawashi Geri. Trudna technika. Wymaga wiele powtórzeń i niełatwo ją jest wykonać. Trzeba naprawdę trenować, ale robić to powoli i z właściwym schematem biodra. Bo jeśli zapomnimy o biodrze i będziemy próbowali robić, a nie będziemy przekręcali stopy na dole, to będziemy odczuwali ból w biodrach. A to jest niewskazane. Jest jeszcze jedna technika, którą chcę, żebyśmy sobie powtórzyli, ale może tu jest tyle. Teraz zrobimy sobie pełny kichon, jeśli chodzi o wymagania na szóste kiu, na zielony pas. Odstawiamy teraz krzesełko. Wszyscy, staramy się wszyscy robić, niezależnie od tego, czy są to osoby z białym pasem, bez stopnia, z żółtym pasem, to teraz będziemy robili wymagania na zielony pas na szóste kiu. Stajemy w zenkutsu dachi. Ja tylko popatrzę, jak nas widać. Nas widać na początku. To troszeczkę odwrócę, żeby było widać nas troszkę. O tak. Sam Gonzuki, 3 uderzenia do przodu. Teraz robimy wszystko tak jak to wygląda, tak? To może zrobimy tak. Zenkutsu dachi, kamae i robimy sam Gonzuki, 3 tsuki w przejściu. Ić. Ni. San. Shiro, ić. Ni. Tan. Do przodu robimy Ageuke Gyakuzuki. Ić.
pamiętając o kolanie i zenku cudaci. Shi, ist, ni, sam. Kolejna technika, uchiuke kizamizuki yakuzuki. Zenku cudaci, przypomnę, uchiuke od dołu, też dwie strefy. Robimy, ist, raz, dwa, ni, raz, dwa, trzy, san, shiro, ec, ni, san, do przodu, kolejna technika, soto uke, kizami uraten uchi, yaku zuki, soto uke w zenku cudaci, kizami uraten uchi, przypomnę, że ręka w ten sposób wychodzi, odwraca się, i do tego robimy gyakuzuki. Tu nam kolano nie ucieka. Zrób pół kroczku do przodu, żebym ja Ciebie widział. I robimy. Raz, dwa, trzy. Ni. San. Shiro. Ni. San. Kolejna technika to jest Shuto uke kizami maigiri gyaku no kito. Shuto otwarte dłonie, shuto uke kizami maigiri, nie kolebiemy się. Staramy się nie robić w ten sposób. Krótka technika z postawieniem do zenku cudaci. Nukite, druga dłoń jest zamknięta w pięść. I robimy. Ec. Ni. Sam i shiro, ec, ni, sam, ok. Kolejna technika to jest shuto uchi w zenku cudaci. Shuto, kan dłoń, uchi, cięcie kantem dłoni w zenku cudaci. Kamae i robimy. Wyjście jest albo stąd, albo stąd, to też jest dobra technika, w zależności od tego, jak komu będzie wygodniej wykonywać. I robimy. Ec. Ni. San. Shiro. Ec. Ni. San. Zenku cudaci. Zwracamy uwagę na stopę. Teraz robimy yoko enpi uchi w kibadachi, w przejściu. Stoimy w kibadachi, przechodzimy zawsze patrząc do przodu. Teraz też nie będziemy odwracali się, tak, żeby patrzeć, nie, że będziemy robili i odwracali głowę w drugą stronę. Zawsze patrzymy do przodu. Zenku cudaci. I jedziemy. Hej. Kibadachi. Ni. Blok. Enpi. San. Shiro. Hej. Ni. San. Uderzenie łokciem. Enpi łokciem. Kolejna technika. Maegeri. Zwykłe maegeri w zenku cudaci. Robimy trzy przejścia do przodu. Pamiętając o tym, że tu się nie podnosimy do góry. Nie lecimy głową. Nie wypychamy najpierw bioder. Najpierw musimy zrobić ten ruch, że wyciągamy kolano i teraz dopiero jest to wszystko robione do przodu. Wtedy dopiero biodro pracuje do przodu. Kamae, pamiętając, że nie robimy w ten sposób rękami. Ręce są do obrony, nogi są do kopnięcia. I robimy. Ec. Ni. San. Musi noga wrócić. Nie można robić w ten sposób, pamiętając o tym, nie w ten sposób, tylko kolano wraca do zenku cudaci. Mołoty, ejdź, ejdź, i dynamicznie, san, i mołoty. Kolejna technika to jest maje rengeri z międzykrokiem. Ren podwójny, robimy chudan, jodan, musi być różnica w kopnięciu. Chudan, krótka pozycja i Yoko Gei Keage, podbijającą technikę robimy do góry. Liczę. Eight. Ni. San. Mowa te.
Idź. Dynamiczniej. Ni. Sam. Mowa te. Te techniki powinny być troszeczkę dłuższe, my tu z racji tego, że mamy mało miejsca, te biodra nie pracuje tak mocno do przodu. Ale na to proszę zwracać uwagę. Teraz przy egzaminie na zielony pas robimy technikę Yoko Geri w Zenku Tsudachi. Natomiast prośba do białych i żółtych pasów, żeby ten element wykonywać Kekomi Zenku Kibadachi. Natomiast pomarańczowe, zielone i wyższe stopnie robią Zenku Tsudachi i z tej pozycji robimy Yoko Geri Kekomi. I robimy. Echi. Ni. San. Mowa te. Echi. Ni. San. Mowa te. Teraz Yoko Geri Keage. Przypominam, że Keage to jest podbicie. Stopa idzie do góry. Nie pchamy. Nie robimy tej penetracji w krzesło. Nie robimy penetracji w krzesło, tylko staramy się, żeby nasza noga podbijała do góry. Kekomi, kopnięcie w przód. Keage, podbijamy nogę do góry, tak? Stajemy w Zenku Tsudachi. Tu oczywiście przechodzimy do Kibadachi, tak jakby do Kibadachi, bo z tej pozycji powinniśmy wykonywać skręt w biodrze. Kamae i robimy. Edź. Do góry, wracamy. Ni. Stopa, san. Mowa ty. Kiba, aha, w Zenku Tsudachi. Edź. I wracamy do Zenku Tsudachi. Ni. Cofnij się, bo nie zmieścisz. San. I wracamy do Zenku Tsudachi. Kolejna technika to jest Mawashigiri. Mawashi po okręgu kopiemy technikę Mawashigiri. Też nie kopać wysoko. Ja bym bardzo chciał, że na wysokość pasa, nie wyżej. Nawet trzeba kopać na wysokość pasa. Ja wolę dynamiczną technikę niż kopanie w obłoki i ta technika jest tylko pokazaniem ruchu. Zenku Tsudachi, kamae i robimy. Edź. Ni. San. Mowa te. Edź. Ni. San. Mowa te. I technika Ura Mawashigiri. Ura. Odwrotny. Przy tej technice chciałbym, żebyśmy robili troszeczkę wolniej ze zwróceniem uwagi na właściwe wykonanie. Tak? Robimy Ura Mawashigiri. Kamae. Liczę. Edź. Ura Mawashigiri. Ni. San. Mowa te. Ej, teraz te. Ej. Powrót nogi. Ni. San. Mowa te. I została nam technika Shiho Gyakuzuki Zenku Tsudachi. Shiho, cztery kroki, cztery strony. Gyaku, przeciwna technika, przeciwne uderzenie proste w Zenku Tsudachi. Bardzo istotne, żebyśmy wiedzieli, że zawsze jest blok i robimy atak Gyakuzuki. Stając w yoi, ja zrobię w jedną stronę, Kuba zrobi w drugą stronę i będzie ok. Jeśli ktoś ćwiczy w rodzinnym gronie, to też starajcie się tak podzielić, żeby można było zrobić. Kiedy ja będę jeszcze opowiadał, zwracał uwagę na jakieś tam elementy, to proszę sobie w tym czasie, tak żeby każda osoba sobie to zrobiła przynajmniej w jedną i w drugą stronę. Powoli jest. Idź, blok przejściowy. Gyakuzuki. Ni. Obracamy się o 180 stopni. Gyakuzuki. San. Si. I wracamy do yoi. I teraz powinniśmy zacząć drugą ręką. Jak zaczynaliśmy lewą ręką, to teraz powinniśmy zacząć prawą ręką. Jak prawą ręką, to lewą ręką. I robimy. Edź. Ni. San. Si. I koniec, jeśli chodzi o wymagania z kihonu, bo tu zostaje jeszcze element kumite i kata. To jest
temat na oddzielne zajęcia. Skupimy się teraz na wymaganiach na piąte Q. Zrobimy tylko te techniki, które są nowymi technikami, a na kolejnym treningu zrobimy sobie wszystkie wymagania, tak jak one powinny wyglądać. Ja tylko wymienię te, które są, a te, które będą nowe, będziemy wykonywali. Sambon zuki robiliśmy przed chwilą, a gyūke gyaku zuki przed chwilą robiliśmy. Uchiūke gyaku enpi uchi. To jest tak, jakbyśmy robili uchiūke gyaku zuki, tylko że zamiast gyaku zuki jest gyaku enpi uchi. Czy to będzie mawashi enpi uchi, czy ago enpi uchi, bez znaczenia. Znaczenie ma ułożenie pięści. Żebyśmy nie w ten sposób dali pięść, bo tu mięśnie są nienaturalnie ułożone, tylko pięść jest ułożona w ten sposób, obojętnie czy jest to po łuku, czy po łuku do góry, nie przekrzywiamy całego tułowia. Staramy się, żeby ten skręt był tak jak przy gyaku zuki. Tu staramy się troszeczkę schować to biodro. I robimy na dwa tempa. Eits. Raz. Ni. Mawashi enpi. Eits. Blok. Uchiūke. Ni. Eits. Ni. Enpi. Ishiro. Eits. Ni. Tylko pamiętaj o zenku tsudachi. Eits. Ni. Eits. Ni. Tu jest ważne, żebyśmy zwracali uwagę, żeby przy uchiūke nam kolano nie uciekało. Kolano idzie do przodu, natomiast druga noga jest ugięte kolano, bo teraz wypychamy technikę. Uchiūke, kolano w przód, kolano ugięte. Teraz wypychamy, bo jak będziemy mieli nogę wyprostowaną i będziemy chcieli zrobić mocno, to będzie uciekało kolano z przodu. My mamy to biodro wypchnąć do przodu, a nie ściągnąć go i skracając w tym momencie swoją pozycję. Kolejna technika. Tu się powtarzają elementy, czwarta, piąta wymagania. Kolejna technika to jest haito uchi w zenku tsudachi. Rozróżniamy shuto, zewnętrzna krawędź, haito, wewnętrzna krawędź dłoni. I shuto uchi, haito uchi, zasada wykonania jest identyczna, zmienia się tylko ułożenie dłoni. Tutaj ręka nie jest całkiem wyprostowana, nie jest też mocno zgięta. Ona jest minimalnie zgięta w łokciu, wtedy mamy przełożenie, ta siła jest troszeczkę większa. Nie uderzamy długą powierzchnią, tylko sumujemy siłę naszych przedramion i wtedy ta technika ma większą troszeczkę siłę. Robimy haito uchi w zenku tsudachi. Kamae. Wyjście to jest tak, jakbyśmy robili w zenku tsudachi oizuki, tylko końcowy element, otwieramy dłoń, uderzamy kantem dłoni. I robimy haito uchi. Ni. Ostatni element skręcamy. San. Haito. Ten palec nie może nam odstawać. My musimy go schować. Nie chowamy go w ten sposób, bo nie napniemy właściwie mięśni dłoni. Dłoń ma być ułożona tak, jakbyśmy trzymali dłoń do bloku shuto-uke. Shuto-uchi. Tak jakbyśmy sobie talerz położyli do góry. Haito-uchi jest odwrotną stroną. Uderzamy. Ta technika w ten sposób powinna wyglądać. Kolejna rzecz, która jest tutaj inna, to jest Kizami Maigiri Maigiri. Kizami, czyli technika stopująca. Podobnie jak w koku tsudachi robiliśmy tą technikę, tak samo jest w zenku tsudachi. Jest jeszcze trudniej w zenku tsudachi zrobić, bo w koku tsudachi ciężar ciała spoczywa na nodze z tyłu i łatwiej jest nam tą nogę zrobić. Natomiast w zenku tsudachi kolano, ciężar spoczywa na nodze przedniej i my nie możemy tego w ten sposób robić. To jest złe wykonanie techniki. Stań w zenku tsudachi. My musimy to zrobić w ten sposób, tak jakby nam ktoś nogę odjął. Nie możemy się cofać. Jak najkrótsza technika. Rzadko się zdarza, żeby ta technika
Kizami Maigeri była wykonywana na poziom Jodan. Nie ma takiej potrzeby, my mamy zatrzymać, a nawet często stosuje się, że Kizami Maigeri jest wykonywane atak na kolano, tak? Atak na udo, nisko, nie ma potrzeby wykonania, my mamy zatrzymać partnera i to jest właśnie ta technika. Stoimy w zenku Tsudachi i kamae i robimy, hej, Kizami Maigeri i Maigeri. Tu w tym elemencie w kihonie nie robimy bardzo długiej zenku Tsudachi. Ta pozycja jest troszeczkę krótsza, ale nie, że mamy nogę wyprostowaną. Kolano jest z przodu ugięte, ale krótsza pozycja jest. I robimy dalej. Kizami Maigeri. Maigeri. Ni. Raz. Dwa. Mowate. I w drugą stronę to samo. Ech. Ni. Tak. Ech. Ni. Głowa, nie pochylamy. I mowa te. Robimy wydech. Cały czas pamiętamy o tym, że musimy oddychać. Yoko geri, kekomi yoko geri, keage. Tutaj się nic nie zmienia. Mawashi geri, ura mawashi geri. Jest kombinacja mae geri, mawashi geri z międzykroki. Takie połączenie technik w walce, kiedy trzymamy duży dystans między partnerem, bo taki powinniśmy zachować. Zazwyczaj pierwsza technika jest techniką skracającą dystans. Chyba że partner w tym czasie się do nas zbliża i my będziemy wykonywali jednocześnie technikę, to jest tak, jakby zsumować nasze pozycje, czyli i tak jest dwie pozycje. Pozycja partnera, pozycja moja i wtedy jest szansa na to, że nasza technika wejdzie. Jeżeli partner będzie trzymał odpowiedni dystans, to my musimy skrócić ten dystans, żeby nasza technika weszła. I między innymi to jest taką techniką, taką kombinacją do kumite mae geri, mawashi geri. Stajemy w zenku Tsudachi. Pierwsza technika jest mae geri. Stawiamy nogę i teraz stąd kopiemy normalne mawashi geri. To będzie wychodziło cały czas na tą samą nogę. Zwracać na to uwagę, że jak się odwrócimy, to w drugą stronę będziemy robili odwrotnie. Wy, żeby widzieć to, co robicie, to się nie odwracajcie od swoich telefonów, od swoich komputerów, tylko po prostu przejdźcie z powrotem, zmieńcie pozycję i będziecie robili na drugą stronę, tak? Robimy. Kamae. Jedziemy. Mae geri. Mawashi geri. Ni. Raz. Dwa. Przesuwamy się. Zmieniamy nogę i robimy na drugą stronę. Raz, dwa, ale kopiemy do końca dynamicznie każdą technikę z wydechem. Z wydechem mocno robimy. Tak, o wiele lepiej ta technika jest wtedy mocniejsza. Raz, dwa. I tu powinno być mowa. Te robimy w drugą stronę. Chciałbym, żebyśmy skupili się nad techniką Ushiro Geri. Trudna technika. Ja myślę, że nad tą techniką popracujemy na oddzielnym treningu, a tu skupimy się na elemencie, który jeszcze został z kihonu. To jest technika Shiho Uraken. Tak, Shiho Uraken Uchi. Technikę Uraken Uchi przerabialiśmy. Uraken, czyli grzbiet pięści. Przypominam, że to nie jest uderzenie ręki w ten sposób. Tylko łokieć dochodzi do linii barków, uderzenie, ręka wraca, pięść musi wrócić do poziomu wyjściowego. Uraken, potem może ręka wrócić do pozycji walki. Shiho w cztery strony, to jest tak, jakbyśmy robili Shiho Gyakuzuki, to co przed chwilą ćwiczyliśmy z tym, że zamiast Gyakuzuki robimy Uraken Enpi Uchi. Uraken po okręgu, Uraken grzbietem pięści, Uchi, cięcie grzbietem pięści. Tak to powinno zostać wytłumaczone. Ja zobaczę, jak tam z czasem stoimy. No to akurat zdążymy zrobić to, co chciałem. Stajemy sobie w zenku Tsudachi, tak żebyśmy mieli metr miejsca, bo tyle nam wystarczy na długość jednej pozycji. Jak robiliśmy Gyakuzuki, przeciwne uderzenie, z blokiem przejściowym, tak teraz robimy blok przejściowy. Zaczyna lewa ręka uraken, czyli prawą ręką robimy blok, lewą ręką uraken.
I teraz odwracamy się o 180 stopni. Ta ręka, która uderzała, to robi przejście blok uraken, drugie. Sam blok, zmieniamy pozycję uraken, trzy, uraken. Pamiętając o tym, żeby... Stań, tak, tak. Żeby łokieć nie wystawał za oś kolana. To już jest błąd. Łokieć powinien być nie dalej niż nasze kolano. Nie powinniśmy robić w ten sposób uderzenia. Siła idzie do przodu. Tu błąd, który może się pojawić, to w momencie uderzenia część osób może robić ten ruch kolana. Proszę na to zwracać uwagę. Siła uraken uci, jak to mówią, to jest tak jak strzał z bata. Siła wywodzi się z tego zawierania. W ostatniej chwili, jak gdybyśmy zawierali tą rękę i wtedy jest ten strzał, tak jakby się nasza pięść odbijała od przeszkody. Można to sobie ćwiczyć w ten sposób. Luźną rękę trzymamy, łokieć i uraken w ten sposób luźno ćwiczymy, tak? Zwracając uwagę, żeby ta ręka nie poszła za daleko, ona powinna być na osi, żeby było uderzenie. Nie robimy w ten sposób, tylko jest uderzenie do linii. Nawet gdy weź rękę, nawet gdyby tej ręki nie było, to uderzenie jest dokąd. Nie uderzamy za daleko. Na to proszę zwracać uwagę. To teraz zrobimy sobie jeszcze raz płynnie. Wioś stajemy i do zenkutsu dachi robimy. Idź, blok przejściowy, urakę. I w drugą stronę, sam, zenkutsu dachi, trzy, urakę. I wracamy do joi. I teraz robimy drugą stronę. Jak robiliśmy blok prawą ręką, lewe urakę, to robimy teraz odwrotnie, tak? Którą ręką robiliśmy? Prawą. To teraz robimy lewą. Uwaga, idź. Nie, tak robiliśmy. To jeszcze raz zaczynamy. Idź. Teraz prawa uderza. I w drugą stronę. Sam. Trzy. I wracamy. Tu jest ta zasada, że robimy na zmianę. Prawa, lewa, prawa, lewa. Tak? Nic się nie zmienia. Przy jakuzuki. Przeciwną ręką, przy uraken, ta sama ręka, ta sama noga wykonuje uderzenie. To jeszcze raz sobie zrobimy płynnie. Stawaj w zenkutsu dachi. Joj. Tak zaczynamy. Aha, no tak, mówiłem, no dobrze słucha, tak. Joj, stoimy i robimy. Ejdź. I. San. Si. I wracamy do joj, tak? I druga strona. Ec. I. San. Si. I wracamy do zenkutsu dachi. To tyle, jeśli chodzi o wymagania z zakresu piątego Q, czyli na niebieski pas. Mówię tu o kihonie. Jeszcze raz podkreślam, zostaje kumite i zostaje kata. Tutaj powinno już być kata, heian, jodan. Temat kata przerabialiśmy, temat kumite i bunkai to będzie temat odrębnych zajęć, ale to już będzie pod kątem tych osób z grupy starszej. Jest to troszeczkę trudniejsze do wykonania. Ja chciałbym, żeby wszyscy dobrze sobie poćwiczyli. Zostało nam dosłownie 5 minut, więc chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze powtórzyli te podstawowe elementy ze zwróceniem uwagi na bloki przejściowe. Czyli robimy Gedan Barai do Zenkutsu Dachi na dwa tempa. Tempo idź, blok, tempo mi, wracamy do Zenkutsu, do pozycji gotowości do Yor. Idź. I na zmianę robimy. Idź. Pamiętając o tym, że nie tu ręce wychodzą, ja też czasami się łapię na tym, że ten mój blok jest troszeczkę za mały. Zwracać na to uwagę, eliminować te wszystkie błędy. To może wynikać na poziomie tych niższych stopni, jest to elementem niewiedzy i troszeczkę błędu. Na poziomie
tych całkiem wysokich stopni może to wynikać z tego, że nie ma takiej potrzeby do wykonywania tych dwuczęściowych bloków. W samej walce na pewno będzie to miało inne zastosowanie. To jest troszeczkę skomplikowane, ale wtedy, kiedy będą zajęcia, jeśli chodzi o walkę, to na pewno będziemy to potrafili rozróżnić. Natomiast chciałbym, żebyśmy starali się świadomie wykonywać nie ten krótki ruch. To nie jest blok tutaj. To jest zły ruch. To jest tylko ruch rękami. My mamy robić jeden blok, drugi blok i dopiero właściwy blok. I na to teraz zwracamy uwagę. Idź. Ni. Idź. Ni. I pamiętając jeszcze o tym, że staramy się nie zatrzymywać tej ręki. Nie ma raz, dwa. To też już jest błąd. Jeden płynny ruch, tak? Idź. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. Idź. Ni. I teraz to samo robimy blok a gyłkę. Też są te dwa elementy, z tym, że tu musi być skręt, biodro, bark wypchany do góry. I liczę. Ecz. Ni. Ecz. Ni. Ecz. Ze zwróceniem uwagi, że tutaj kolano jest minimalnie ugięte, bo teraz jest wypchnięcie do gyakuzuki i mamy tą możliwość dynamiczniejszego wypchania naszego biodra. Ecz. Ni. Ecz. Ni. Ecz. Ni. Ecz. Ni. I robimy blok soto uke. Od zewnątrz do wewnątrz. Ecz. Ni. Ecz. Ni. Pamiętając o tym, że to nie jest soto uke, bo teraz jestem niezablokowany. Te moje przedramię musi iść za oś mojego ciała. Tutaj też powinno być kolano lekko skręcone, bo wypychając biodro, nie zabieramy sobie kolana z pozycji zenku tsudachi. Czyli dociążamy tą pozycję z przodu, a więc mamy w tym momencie większą masę, a więc nasza siła jest większa w tym momencie. I jeszcze robimy parę razy. Ecz. Ni. Ecz. Ni. Ecz. Ni. I uchi uke. Rozciągamy barki. Liczę. Ecz. Ni. Ecz. Ni. Ecz. Ni. Ecz. Ni. Ecz. Ni. I teraz zrobimy sobie jeszcze hibadachi z przestawieniem biodra, tak? Ale robimy z wydechem. Można to nawet robić w ten sposób, że jest ecz. Moment, kiedy jest uderzenie, to jest spinamy brzuch i wtedy staramy się robić szybki ruch biodra, tak? Ecz. Ni. Ecz. Ni. I dołożymy do tego shuto. Ecz. Ni. Jeśli będziemy to dynamicznie robili z wydechem, to nasza technika będzie naprawdę dynamiczna. Ecz. Ni. I sprawdzamy ułożenie stop. Minimalnie dociągamy tak, jak brakuje. Ecz. Ni. Ecz. Ni. Ecz. Ni. Ecz. Ni. Ok. Wystarczy. Ja jeszcze chciałbym przypomnieć zasadę wykonania uramawashigiri. Trudna technika, jeszcze raz podkreślę, jest to połączenie jak gdyby techniki yokogeri i techniki mawashigiri. Do wyjścia wyciągamy kolano yokogeri, zataczamy koło, noga wraca i dopiero wracamy. W ten sposób proszę sobie robić. Jeśli już mamy ten schemat opanowany, to staramy się, żeby moja technika była dynamiczna. Kopiemy i ta noga wraca. Nie można kopnąć i zostawić nogi. Jeśli biodro nie będzie wracało, to nasza technika będzie w ten sposób wyglądała. A my musimy zrobić, noga musi wrócić, biodro musi wrócić na swoje miejsce. I to tyle, co chciałem dzisiaj przerobić, bo tyle nam starczyło czasu.
Przypomnę, że cały czas czekam na zadanie domowe, czyli filmik, na którym każdy z Was robi 20 pompek. Dzisiaj to już powinno być 22, z tego co sobie dobrze policzyłem, a dostałem zaledwie od paru osób te filmiki. Będę Was z tego rozliczał. To jest zadanie do odpracowania. Niekoniecznie musi być widać Waszą twarz. Można to robić z tyłu. Ja i tak rozpoznam Wasze postaci. Ja chcę widzieć Wasze wykonanie tych pompek. Jest to zadanie domowe. Proszę przesłać mi te informacje, te filmiki na moje prywatne konto i tylko ja to zobaczę, nigdzie tego nie będę publikował. Ja to ocenię i chciałbym, żeby to do mnie dotarło, żebyście mieli święta spokojne, a nie z jakąś tam zaległością. To tyle. Ukłon do siebie. Os. Stajemy na zbióreczkę. Musum i dać. Hej. Os. Sejzam. Mokuso. Zamykamy oczy i bardzo luźno oddychamy. Kymok. Otwieram oczy. Szanowni rej. Os. Os. Szanowni rej. Os. Kani rej. Os. Kyrus. Rej. Os. Arigato. Czekam na informacje odnośnie treningu, czy robimy trening jeszcze w środę i w czwartek, czy robimy tylko w środę, czy robimy tylko w czwartek. Dopasuję się do większości grupy. Chciałbym, żebyśmy sobie to wspólnie ogarnęli. Także do zobaczenia jeszcze w tym tygodniu. Arigato.